To jeden z najważniejszych konkursów dziennikarskich na Górnym Śląsku. Właśnie rozdano nagrody Silesia Press. Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy wyróżnienie z okazji 15-lecia powstania telewizji TVS. Dyplom odebrał prezes stacji Arkadiusz Hołda. Jak co roku jury, w którym zasiadają najlepsi dziennikarze, wyłoniło laureatów wyróżnień oraz nagród w konkursie Silesia Press. W tym roku zwyciężył Tomasz Borówka z portalu Ślązak. Artykuł opowiada o dwojgu Ślązaków, o tytułowych Leo i Grycie, bo tak się to po śląsku mówi, Leo i Grecie, czyli Leonardzie i Małgorzacie, którzy poznali się dzięki przeznaczeniu pewnie, a może i przypadkowi, zależy jak to interpretujemy, w czasie II wojny światowej. Leonard był niemieckim żołnierzem, Małgorzata była śląską dziewczyną, przypadkiem nawiązali korespondencję. Przy wielomiesięcznej korespondencji narodziła się między nimi miłość. Tomek Borówka przysłał na ten konkurs, przygotował niesamowitą historię. Z jednej strony osobistą, a z drugiej strony w tej osobistości niezwykle uniwersalną z punktu widzenia rozumienia, przeżywania historii Śląska, tego co wydarzyło się na Śląsku w XX wieku, zwłaszcza w obliczu tego, co dziś dzieje się na wschodzie Polski, na Ukrainie. W tym roku 15-lecie istnienia obchodzi telewizja TVS i z tej okazji organizatorzy konkursu wręczyli specjalne wyróżnienie na ręce prezesa telewizji Arkadiusza Hołdy. Ja nie wiem, jak te 15 lat szybko minęło. To jest tak jak jeden dzień. Nie wiedziałem, co będzie za 15 lat wtedy, jak wchodziłem z Markiem Czyżem otwierając studio. Pamiętam, ile wtedy było gości. Był zespół Śląsk na schodach, który śpiewał. Była Krystyna Bochenek, która gratulowała realizacji tego pomysłu. Minęło to jak jeden dzień, ale oczywiście wiele spraw w międzyczasie się wydarzyło. Był bardzo trudny rynek, był kryzys medialny. Przetrwaliśmy, rozwijamy się, no i cieszymy się, że z każdym rokiem mamy coraz więcej widzów, którzy doceniają naszą telewizję nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Konkurs Silesia Press odbył się już po raz 18.